Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ogłosił budowę centrum HIMARS-ów w Polsce. Sprzęt będzie tam serwisowany i produkowany. Polityk przebywa z trzydniową wizytą w Stanach Zjednoczonych. Pierwszego dnia wizyty w Stanach Zjednoczonych wicepremier Mariusz Błaszczak przebywał w zakładach Lockheed Martin w stanie Arkansas. Z zarządem koncernu rozmawiał o produkcji w Polsce systemów artylerii rakietowej HIMARS. Po rozmowie z zarządem Lockheed Martin usłyszałem zapewnienie o gotowości do współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym, o gotowości do tego, żeby wzmacniać polski przemysł zbrojeniowy, co jest korzystne również dla Stanów Zjednoczonych, dlatego że umożliwi zwiększenie skali produkcji, jeśli chodzi o HIMARS-y. Jeszcze w tym roku utworzymy Centrum HIMARS. Centrum ma stanowić hub do serwisu i produkcji HIMARS-ów nie tylko dla Polski, ale także dla innych państw europejskich. Minister obrony wskazał, że zakupem takiego sprzętu zainteresowane są kolejne państwa będące częścią NATO. Polska już wcześniej podjęła decyzję o zakupie HIMARS-ów. Jeszcze w tym roku pierwsze wyrzutnie mają trafić na wyposażenie 18. Dywizji Zmechanizowanej, której zadaniem jest m.in. obrona przesmyku suwalskiego. Żołnierze są gotowi, by w krótkim czasie dysponować taką bronią. Już w połowie maja pierwsze wyrzutnie będą w Polsce. Warszawa negocjuje też z Waszyngtonem kupno 500 dodatkowych wyrzutni, które będą osadzone na polskich Jelczach. Z HIMARS-ów korzystają Ukraińcy, broniąc swojej niepodległości przed rosyjską inwazją. Broń wyrządziła ogromne szkody po stronie agresora. W Głubczycach w województwie opolskim wyburzono kolejny sowiecki pomnik. Zajmujemy się obiektami, które niszczą świadomość społeczną, mówił dziś prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki. Przypomniał, że kłamstwem jest nazywanie Armii Sowieckiej wyzwolicielami. Przyszli dzieciobójcy, przyszli mordercy i przyszli gwałciciele. Twarzą ofiar z Głubczyc niech będzie dzisiaj, drodzy Państwo, dla nas 26-letnia siostra Celian, która prowadzona przez Sowietów do lasu na gwałt błagała tylko o śmierć w czystości i krzyczała: Matko Maryjo. Sowiec strzelił jej prosto w serce, a kolejne 10 tygodni ciało siostry Celian leżało w lesie. Drodzy Państwo, rok 1945. W Polsce, na Opolszczyźnie, w innych regionach nie był rokiem starcia z niewolicieli z wyzwolicielami. Nie był rokiem starcia dobra ze złem, ale był rokiem starcia zła ze złem, z niewolicieli ze zniewolicielami. Niezależnie od tego, czy byli to niemieccy narodowi socjaliści, czy sowieccy komuniści, od roku 1939 chcieli zniszczyć Polskę, chcieli zniszczyć Europę Środkową. W roku 1939 i w roku 1945. Dlatego takie obiekty propagandowe nie mogą stać w przestrzeni wolnej, niepodległej i demokratycznej Polski, bo to nie jest pomnik. To jest obiekt. On jest ahistoryczny, bo odnosi się do wydarzeń, których nie było. Bo w roku 1945 wyzwolenia i bohaterów z Armii Czerwonej nie było. On nie wytrzymuje zderzenia z naukowymi faktami. Nie milkną echa po konwencji suwerennej Polski. Prezes ugrupowania był wczoraj gościem programu Polski Punkt Widzenia w telewizji Trwam. Mówił o różnicach programowych między jego ugrupowaniem a PiS-em. Zwrócił uwagę na presję, jakiej poddawane są samorządy protestujące przeciwko ideologicznym postulatom środowisk LGBT. Nie chce im się, samorządy, sejmik, nie chce im przekazać pieniędzy na inwestycje, bo mają uchwały chroniące polską rodzinę. To jest skandal. Ja się z tym nie zgadzam. Mam przed sobą też pismo pana ministra Budy, Waldemara Budy, który wysłał je, ministra naszego rządu, nie rządu Donalda Tuska, który sugeruje, by z tych wszystkich uchwał się wycofywać. Będę chciał to postawić w najbliższym posiedzeniu rządu, bo uważam, że z tego pisma trzeba się wycofać. Nie może być tak, że samorządy, które opowiadają się za ochroną polskich dzieci,
przed seksualizacją, przed demoralizacją, przed genderowymi i homoseksualnymi ideologami, są karane dlatego, że stoją na straży interesu polskiej rodziny. No, nie możemy jedno mówić, a drugie robić, więc czyny się liczą. No, są różnice między nami a panem premierem. No, kwestia choćby relacji do warunkowościowej, na którą pan premier się zgodził, albo do Fit for 55, na którą pan premier się zgodził bez naszej zgody, przy naszym sprzeciwie, nie informując nas o tym. No to są decyzje, na którymi się stanowczo nie zgadzamy. I to nas różni. Czy tego rodzaju właśnie PiS-u, które tutaj pokazuje, prawda? Muszę państwu powiedzieć, że kiedy zaczynałem swoje urzędowanie jako minister sprawiedliwości, podjąłem decyzję o wecie i zawetowałem decyzję w skali całej Unii Europejskiej dotyczącą prawa spadkowego, ponieważ Unia Europejska chciała tylnymi drzwiami wprowadzić małżeństwo homoseksualne. I oczywiście MSZ dzwonił do mnie, że to będzie larum, że to Armagedon, że wszystko się zawali, że nie mogę. Mogłem, zrobiłem, co się zawaliło. Trzeba mieć odwagę w polityce. Trzeba wierzyć w swoje wartości. One dają moc, one dają siłę. Jeżeli wierzymy w to, co robimy, to róbmy to, a nie tylko mówmy jedno, a róbmy drugie. W ten sposób je weryfikuje przyjaciół i w ten sposób też się weryfikuje koalicjantów. Ufam, że nasze rozmowy z panem profesorem Jarosławem Kaczyńskim doprowadzą do takiego wniosku, że ustalimy wspólny program, który będziemy mogli realizować. W ciągu tygodnia ma dojść do spotkania Pawła Kukiza z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Tymczasem Konfederacja ogłosiła, że 24 czerwca odbędzie się jej konwencja programowa. Ostatnie spotkanie Jarosława Kaczyńskiego i Pawła Kukiza odbyło się pod koniec kwietnia. Jak relacjonował wówczas Paweł Kukiz, dotyczyło ono postulatów jego ugrupowania, wśród których jest m.in. zmiana w ordynacji wyborczej czy rozszerzenie ustawy antykorupcyjnej. Zaznaczał jednak, że mowy o wspólnych listach wyborczych nie było. Prezes Prawa i Sprawiedliwości miał jednak dać zielone światło do dalszych rozmów. Do kolejnego spotkania w sprawach programowych ma dojść w ciągu tygodnia. I choć nie ma w tym momencie żadnych deklaracji co do wspólnego startu jesienią, nie jest powiedziane, że do tego nie dojdzie. Wskazują na to słowa Pawła Kukiza, który w jednym z wywiadów powiedział, że, i tu cytat, jeżeli w ogóle miałbym startować, to jedyną partią, dzięki której mógłbym wprowadzić w życie swoje postulaty, jest Prawo i Sprawiedliwość. Wczoraj sekretarz generalny PiS-u Krzysztof Sobolewski zdradził, że jeszcze w tym miesiącu odbyć ma się konwencja programowa partii. Takie wydarzenie zaplanowała już również Konfederacja. Odbędzie się ono 24 czerwca. Podczas konwencji politycy ugrupowania zaprezentują program wyborczy, który, jak zapowiadają, ma być kompleksowym podejściem do gospodarki, spraw międzynarodowych, instytucji publicznych i rolnictwa. 2 maja był ostatnim dniem na złożenie zeznania podatkowego PIT. Resort finansów podjął się pierwszych podsumowań. Do najbliższej środy 10 maja potrwa automatyczna akceptacja zeznań podatkowych. Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że podatnicy złożyli ponad 13 milionów deklaracji. Większość z nich drogą elektroniczną w e-Urzędzie Skarbowym. Zaledwie 7% wszystkich deklaracji złożono w formie papierowej. W tym roku z racji zwiększenia kwoty wolnej od podatku i obniżenia stawki PIT zaobserwowano rekordowy zwrot podatków, zauważa wiceminister finansów Artur Soboń. Zwroty, które wynikają z tej korekty, którą przeprowadziliśmy w postaci obniżki podatków w połowie roku, która w części została skonsumowana w zaliczkach, w części w zeznaniu rocznym, to jest około 2,5 tysiąca złotych na podatnika zwrotu przeciętnie za rok 2022. Największym beneficjentem zmian były rodziny oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Wiceminister finansów zapowiedział także pracę nad uproszczeniem systemu podatkowego. Przygotowujemy dużą zmianę ordynacji podatkowej. Będziemy ją konsultować ze wszystkimi zainteresowanymi, tak aby wypracować jak najlepszy projekt. Tam będzie m.in. postępowanie uproszczone. Będą limity zapłaty przez podatnika, korekta deklaracji bez wniosku o nadpłatę w przypadku korekty, uproszczenie korygowania deklaracji, także przeniesienie, dalsze przenoszenie tych czynności kontrolnych na rzecz czynności sprawdzających. Prace nad zmianą są rozłożone w czasie. Na teraz to już wszystko. Dziękuję państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.